jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które są w tych dwóch pierwszych rzędach, panu dyrektorowi. Nie ma tutaj niestety z powodów obowiązków pana dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, pana Jacka Sutryka. Wiem, że z przyczyn tutaj, tak się państwo mówiliście, że pan tutaj dyrektor Dominik Olema reprezentuje. Natomiast są to osoby, i tutaj powiem to z pełną stanowczością, które, dla których los i sprawy osiedli są bardzo, bardzo ważne i są bliskie ich sercu. Bardzo dziękuję, bo no, tak się składa, że rzeczywiście udało się nawiązać taką współpracę i zmieniać tą rzeczywistość osiedli i tak pracować nad tymi i tak generować udogodnienia, aby one rzeczywiście miały realny wpływ na funkcjonowanie i jakość pracy i życia na właśnie osiedli, a w szczególności na osiedli. Za to bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no, dzisiejsze spotkanie to tak naprawdę odpowiedź na wiele niewyjaśnionych kwestii funkcjonowania na styku właśnie Rady Osiedla i Kluby Seniora. Cieszę się, że zostały pokazane dzisiaj te dobre praktyki i o to bym bardzo apelował i zachęcał do korzystania z tych dobrych rozwiązań. To, co wspomniałem w swoim powitaniu, że tych działań pozytywnych jest bardzo wiele, ale niestety są również negatywne. Mam nadzieję, to co już dzisiaj też było wspomniane, że klubów seniora przy radach jest około 18. Rzeczywiście, że te rady osiedla, które funkcjonują mniej lub bardziej aktywnie, rzeczywiście wezmą sobie do serca, że na każdym osiedlu funkcjonują i działają rzeczywiście seniorzy i warto organizować takie kluby, takie miejsca i występować o środki, a na pewno pan dyrektor w miarę możliwości tutaj te środki podzieli tak, żeby rzeczywiście wszystkie te kluby, które przy latach osiedli działają, miały możliwość realizowania tych zadań właśnie na rzecz seniorów, tak żeby no, te sytuacje, kiedy marginalizuje się tą grupę wiekową, żeby wykluczać i żeby pozyskiwać ich naprawdę do działania i w tym połączeniu, w powiązaniu z osobami młodszymi, czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Tego sobie i Państwu bym życzył, natomiast tak jak wspomniałem. Oczywiście, każdy z nas będzie seniorem, natomiast warto współpracować, warto rozmawiać. Szkoda, że tylko albo aż tyle osób zostało do zakończenia. Mam nadzieję, że kolejne spotkania no, sprawią, że więcej osób będzie tym tematem, zagadnieniami związanymi właśnie z problematyką osób starszych, w ogóle z problematyką osiedli, no uzbroi się cierpliwość i pozwoli właśnie na zaprezentowanie i pokazanie wszystkim prelegentom swoich tematów. Bardzo raz jeszcze dziękuję właśnie Polance, bo no, wiele działań, które podejmują, są rzeczywiście, powiedziałbym, wzorcowe i tutaj wielkie ukłony, bo naprawdę robią Państwo dużo dobrej pracy. Wszystkim Państwu dziękuję i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.